dzisiejszym odcinku programu Zwierzenia gościmy z kamerą u pani Anity, która należy do stowarzyszenia My, Trzy Koty i Psy i od 2 lat prowadzi dom tymczasowy dla zwierząt. Obecnie nasza bohaterka szuka nowych właścicieli dla 2 młodych kotów, którym uratowała życie. Kotki trafiły do mnie około już 9 miesięcy temu, tak naprawdę, w bardzo kiepskiej kondycji. Z kocim katarem, tak kluseczka była, w ogóle nie ruszała się, nie miała, nie oddawała żadnych oznak życia, więc gdzieś tam pani weterynarka proponowała, powiedzmy, żeby ją uśpić. Pączek był w lepszej kondycji, ale właśnie jedno i drugie miało gdzieś te oczka zaropiałe. Jakoś to wszystko poszło, gdzieś tam leczenie długo dosyć trwało, wszystko zakraplanie oczów i wszystko jakoś tam wyszło. Też właśnie pani weterynarka nie była w stanie określić ich wieku, gdy do niej trafiły, ze względu na niedożywienie, także ciężko było to określić, ale tak przypuszczamy, że około 10-11 miesięcy. Po tym właśnie kocim katarze został problem ze wzrokiem. Pączek ma na jednym oczku częściowo zrośniętą powiekę trzecią, a kluska jak gdyby oba oczka ma zamglone. Z tym, że no, najpierw było podejrzenie, że kluska nie będzie widzieć nic, teraz wiadomo, widać po jej zabawie, po tym jak gania piórka, wszystko, że widzi, widzi. Z tym, że no, weterynarka stwierdziła, że ona prawdopodobnie widzi jak przez mgłę. Także to mówię, to jest to, ale totalnie zachowują się jak zdrowe kotki. Także no, ja nie widzę w nich różnicy pomiędzy moimi kotami, a tym jak one się bawią. Koty są bardzo przyjacielskie. Pączuś uwielbia na kolanka się gdzieś tam ładować, blisko być zawsze człowieka. Na mój widok jedno i drugie od razu mruczy. Tak praktycznie póki mnie widzą, zazwyczaj mruczą. Krusia też bardzo lgnie, chociaż Krusia tak bardziej gdzieś tam z boku lubi się, powiedzmy, gdzieś tam do tego człowieka po swojemu przytulić. A Pączuś jest właśnie takim typem kota na kolana, o tak bym powiedziała. Często reagują panicznie na odgłosy, które nie znają do tej pory. Zazwyczaj polega to na tym, że uciekają, chowają się. I z tego względu chociażby bym nie chciała, żeby były wychodzące, ponieważ wydaje mi się, że tragedia w ich przypadku byłaby tylko kwestią czasu. Widzę właśnie na tą reakcję, jak one zaraz coś usłyszą, od razu biegną, uciekają, się chowają. Zwłaszcza Pączek, bo kluska to jest właśnie raczej taka odważna tutaj, a Pączuś to niestety... No, wolałabym, dlatego wolę, żeby były w domu niewychodzącym. Są bardzo ze sobą zżyte. Generalnie widać po nich, że się bardzo wspierają. Są ze sobą, śpią ze sobą, liżą się nawzajem. Zauważyłam też śmieszną sytuację, gdzie kluska potrafi za pączkiem wejść do kuwety i zasypać, powiedzmy. Także generalnie takie są bardzo nierozłączne ze sobą. Też bardzo pięknie się ze sobą bawią, nie robią sobie krzywdy. Są naprawdę, są tak ze sobą związane, że no, serce by mi pękło, gdybym musiała, tak szczerze mówiąc, je rozdzielić. Nie mogą zostać ze względu na to, że mam swoje zwierzęta. Mam 4 psy, mam 6 kotów, mam też kurkę. Także generalnie mam dosyć dużo zwierząt swoich. Poza tym, szczerze mówiąc, gdyby u mnie zostały, to tak jak gdybym już bym musiała skończyć na pewno z tymczasowaniem zwierząt, gdyż no, nie byłabym w stanie przyjmować kolejnych zwierząt, a tymczasy są tak bardzo potrzebne, że no, szkoda by było. Osoby zainteresowane adopcją tych uroczych kotów mogą skontaktować się z panią Anitą pod numerem telefonu 603 332 666.
przyszła pora na wizytę w koszalińskim schronisku dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek. Dziś poznacie Państwo niezwykłą suczkę. Suczkę, którą trudno było wyłapać na koszalińskich ulicach, bo była tak przestraszona. Ale teraz, jak tylko Państwa widzi, to od razu cieszy się, skacze. Chce być głaskana, chce być przytulana. A więcej o niej opowie nam Daria Szmaro z koszalińskiego schroniska. Daria, no dużo nie trzeba chyba mówić o tym psie, ale powiedz nam przede wszystkim, jak ona ma na imię i ile ma lat? Tak, Nasa ma około 4 lat, myślę, bo 4, może 5, to jest taki trochę wiek wahany, ale w każdym razie jeszcze jest młodziutka, jeszcze wiele lat przed nią, szczęśliwych lat. No tak jak widać, ciężko się od niej wręcz odkleić, więc myślę, że jak już kogoś pokocha, to tak raz i na zawsze. To jest pies z wilczurowatych. Tak, coś z owczarkiem ma wspólnego na pewno, wizualnie i też może z zachowania też jej przyjdzie, jak już będzie miała swój taki dom do obrony. Na pewno nie ma problemu z dziećmi, z nowymi osobami, z ludźmi, więc też dom, gdzie wiele osób się przewija, myślę, nie będzie dla niej kłopotem. Z psami zazwyczaj się dogaduje, czasami potrzebuje trochę więcej czasu, ale ogólnie bardzo fajnie się już bawi, kiedy jakiegoś psiaka pozna, więc jak najbardziej zwierzęce towarzystwo wskazane. Bardzo ruchliwa? Potrzebuje się wybiegać, to zdecydowanie, ale u niej jakby bardziej są te pieszczoty niezbędne. Tak jak powiedziałam na początku, to był pies, który został odłowiony z ulic Koszalina, prawdopodobnie wyrzucony przez kogoś, dlatego też bardzo płochliwy, bardzo bał się ludzi. Tak, Nasa była prawdopodobnie wyrzucona na skrzyżowaniu, tutaj całkiem niedaleko schroniska, ze względu na to, że wielokrotne próby wyłapywania kończyły się wracaniem do tego samego punktu, więc no, psy mają coś takiego, że dalej wracają do miejsca, gdzie ktoś się zostawił, bo liczą na to, że ten właściciel, jaki by nie był, po nie wróci. Polecamy oczywiście, żeby do nas przyjść. Dlaczego warto w ogóle takiego pieska zaadoptować? Myślę, że jak się na nią popatrzy chwilę, to już będzie wiadomo. Ogólnie jest to zwierzak, który niezwykle odwdzięcza się taką miłością, oddaniem wobec swoich nowych opiekunów. My znamy ją jako pracownicy, a ona już reaguje na nas po prostu w sposób niezwykły, tak? Bo cały czas chce się przytulać, jakby chce nadrobić te braki, które ma w pozostawaniu samemu w boksie. Nasa, między 4 a 5 lat, pies wyjątkowy, bardzo przyjazny, szukający swojego człowieka. Zachęcamy, żebyście Państwo przyszli i poznali tą uroczą suczkę. Przed nami kolejny bohater tego odcinka, tym razem o nietypowym imieniu, bo to Daniels, piesek, który tak jak poprzednia bohaterka, czyli Nasa, trafił do schroniska w listopadzie, a więcej o nim opowie nam Daria. Daria, no kolejny piesek, który skacze, który domaga się uwagi od człowieka, właśnie taki jest Daniels? Tak, kolejny pieszczoch tak naprawdę, bo to jest psiak, no można powiedzieć, w obejściu bezproblemowy, bo jeśli chodzi o kontakt z człowiekiem, to jest niezwykle ufny, przyjaciel. Chociaż też właśnie nie zawsze tak było, tak? Mimo to no, znowu nauczył się ufać ludziom. Też tutaj jest kupa pracy wykonana przez wolontariuszy, jednak przez spacery, jakby codzienną opieką. Też ma takie osoby, które regularnie do niego konkretnie przychodzą i też szukają jemu domu, więc mamy nadzieję, że też nie potrwa to już długo i będziemy mogli cieszyć się razem z nim. To jest piesek z trudną historią? Do końca nie wiemy. Po prostu trafił do nas z wyłapania, więc też w jakiś sposób możemy się tylko domyślać, co go w życiu spotkało. No, na pewno gdzieś tam tego zła od człowieka zaznał, bo bał się początkowo jakiegoś dotyku, był bardzo chudy. Nie wiemy, ile czasu się błąkał w ogóle przede wszystkim. Ale teraz widać, że przede wszystkim już nie jest taki szczupły, chociaż to będzie pies nie należący chyba do jakichś wielkich tłuściochów. Ma długie łapy, więc podejrzewam, że lubi biegać. Łasi się do ludzi, więc dom z dziećmi czy z jakiś wielopokoleniowy chyba też nie będzie problemem. A jak z kontaktem z innymi psami lub zwierzętami? Z suczkami dogaduje się bez problemu, z jakimiś łagodnymi samcami też powinien się dogadać po chwili zapoznania, więc tak jak wspominałaś, mogą być i rodzice, i dzieci, i tutaj jak najbardziej wręcz wskazane, żeby dzieci były, uwielbia ganiać za piłką, skakać, biegać, typowy żywioł, bo jak stoi w miejscu, to już widzimy, że zaczyna się nudzić.
więc jak najbardziej aktywny dom. Do aktywnych domów, do domów wielopokoleniowych, do domów, gdzie są dzieci, dorośli, gdzie są ludzie, którzy po prostu kochają zwierzęta, polecamy Danielsa. Dzień dobry Państwu, dziś gościmy Was na zajęciach psiego przedszkola. Chciałabym przedstawić Wam zajęcia, które są specjalnie przygotowane dla psich przedszkolaków, czyli zwierzaczków, piesków od 2 do 6 miesiąca życia. Oczywiście zapraszam wszystkich członków rodziny, rodziców i dzieci. Zajęcia odbywają się na ogrodzonym terenie, bezpiecznym, miejscu, gdzie przebywają tylko szczepione zwierzęta i odrobaczone. Dlatego Wasze pieski, będąc w fazie szczepień, są bezpieczne i mogą uczestniczyć na takie zajęcia. Ponadto, dlaczego psie przedszkole jest tak ważne? Jest to najważniejszy okres w ich życiu, ponieważ rzutuje na całe życie. W tym okresie nie powinniście ich ograniczać w żaden sposób. Powinny mieć kontakt z wieloma zwierzętami, ludźmi, bodźcami, czyli miejscami, choćby plaża, las, ogród, miejsca typu przystanek autobusowy czy sklep. Na zajęciach psiego przedszkola zajmujemy się socjalizacją z dźwiękami, przedmiotami, różnymi powierzchniami. Oprócz tego pracujemy nad balansem ciała, równowagą oraz odwagą. A co najważniejsze, budujemy więź przewodnika, właściciela z jego szczeniakiem. Czyli uczymy go podążania za właścicielem, podstawowych komend, prawidłowej zabawy i również zabawy z innymi pieskami. Jeżeli macie Państwo pytania do naszego eksperta dotyczące tego, jak radzić sobie ze zwierzętami, to czekamy na maile. Proszę wysyłać je na adres aleksandra.barcikowska@tvmax.pl z dopiskiem zwierzenia, a na kolejny odcinek programu zapraszam w niedzielę, 15 lipca.